Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania Idealne Dziecko w Grze The Sims 4. Nagrywam ten odcinek jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia Rocznego Kosiarza więc tutaj się tym bawić nie będziemy, ale w sobotnim odcinku już z Krótkich Pokoleń na pewno tak. Ten odcinek też z Krótkich Pokoleń na pewno też wyjdzie szybciej dla wspierających, więc być może nawet już w środę, bo go będę we wtorek nagrywała więc jak, jeśli jesteście wspierającymi, to możecie szybciej zobaczyć, co z tymi wydarzeniami chodzi, ale myślę, że też krótki short w środę się na temat tych wydarzeń pojawił, więc też można na pewno sobie zobaczyć, bo na pewno coś na krótko nagram, jak tylko zobaczę, z czym to się je. Dzisiaj ćwiczymy dalej umiejętności, więc ostatnio sobie pianinko i skrzypce zrobiliśmy, więc wspaniale. Z tego co widzę, to wydaje mi się, że nasza Helenka ma już rozpoczęte Wszystkie umiejętności, jakie może robić jako dziecko. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Oczywiście sprawdzimy sobie, czy ta lista rzeczywiście jest kompletna, poprzez oczywiście próbę i błędów. Było napisane, że może byśmy ćwiczyli tutaj umiejętności kosmiczne, ale z tego, co mi się wydaje, to niestety dzieci nie mogą, na pewno nie mogą budować rakiety kosmicznej. Spróbujemy sobie zrobić może jakiś projekt szkolny i zobaczymy, czy tam będziemy rozwijać wtedy umiejętności bo kosmiczne, bo to jest chyba jedyny możliwy sposób, ewentualnie jeszcze czytanie książki, ale to sobie w następnym odcinku może pokupujemy różne książeczki i zobaczymy, których książek umiejętnościowych się ewentualnie możemy uczyć umiejętności, bo to ewentualnie jest sprawa, którą moglibyśmy zrobić. Czy my mamy jakiś tutaj projekt szkolny? Ty niestety masz reakcję wulkaniczną, a ja bym musiała kupić nam ewentualnie, jakbym chciała popróbować z projektem szkolnym i zrobieniem. Umiejętności, to byśmy potrzebowali ten. Przy bardzo, nauki kosmiczne komis i umiejętności umysłowe, ten byśmy potrzebowali zrobić, ale wydaje mi się, że jednak tutaj może być troszeczkę słabo i że niestety nauki kosmiczne to jest coś, co będziemy mogli ćwiczyć e, dopiero w dorosłym życiu. Widzę, że smoczy owoc nawet złowiłaś. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, on jest drogi, on się nam na razie nie przyda, ewentualnie, jakbyś. Chciała bym powiedziała krowokwiata, no to wtedy tak. Dobra, ale myślę, że możesz powoli wracać do domu. Nie ma żadnych resztek w domu. O nie, o nie, o nie, o nie. No to poproszę Ciebie, żebyś może jakiś ogórcik zjadła czy coś. Skoro nie ma resztek, no to zdecydowanie, zdecydowanie trzeba coś ugotować, więc trzeba byłoby podać jakąś kolację. Więc ja Cię może poproszę bardziej, żebyś podeszła do domu. No wtedy może uda się tutaj coś zjeść, więc to musimy absolutnie, absolutnie zrobić, bo głodna być nie możesz. że ty może później sobie poćwiczyć jeszcze tutaj granie. Widzę, że Gustaw chyba się bardzo zmęczył i poszedł spać. Gustawie, ty jeszcze nic nie zrobiłeś z pracy zdalnej, a jest już 20, więc może podkuj mu ucznia przez internet. Zapraszam. Musimy też zaplanować spotkanie wydziału, więc to są dwie rzeczy, które zdecydowanie musimy zrobić, a to się może nam trochę zacząć y, ładować, więc niech się tam ładuje, bo ty akurat tej, bym powiedziała, tego nie potrzebujesz, więc jak najbardziej niech się ładuje. Nasza Matylda też jest głodna, więc y, tym bardziej rzeczywiście mogła tutaj coś ozrobić do jedzenia. Proszę bardzo, Helenka, akurat wróciłaś? Nie, nie, zapakuj na wynos, wróciłaś i akurat jest jedzonko gotowe, to możesz sobie razem z mamusią zjeść, zapraszam! Tutaj, żeby zjadła razem z mamą, więc tutaj no spokojnie dziewczynki możecie sobie razem zjeść bardzo miło, bardzo przyjemnie nie, nie szukamy miłości na razie tutaj mamy okres dziecięcy więc nic nam absolutnie nie da więc zapraszam do posprzątaj i idziemy ładnie spać w sumie ty też mógłbyś zjeść i pójść spać za chwilę więc poprosimy ciebie o taty co? dlaczego nie śpisz? aha, bo tutaj synuś chciał o czymś porozmawiać, dlaczego wy musicie jeść przy osobie, która siedzi na komputerze nie mam pojęcia, nie mam pojęcia dlaczego macie taką obsesję. W szczególności, że tutaj na, nakryłeś, można powiedzieć, że do stołu i jeszcze e, zrobiłeś inaczej. W takim razie, jak możesz odebrać postępy, u ze sprawności, aż dwie możesz odebrać, e, w takim razie poprosimy Ciebie o to i możesz iść spać. I proszę bardzo, nawet awansik udało Ci się uzyskać, więc bardzo ładnie. No a Gustaw tutaj pracuje, pracuje, pracuje. Widzę, że też można wyjąć tutaj pranie suszarki, kolejne włożyć do prania, więc no jest sporo, jest sporo. Ale tutaj musimy ładnie popracować, i jutro możesz ewentualnie iść już normalnie do pracy. Więc myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć z tym problemu. Jestem ciekawa, czy coś możemy zrobić z ogrodnictwem, dlatego musimy tutaj podrać roślinkę. Nie, często się to zdarza, ale widzę, że chyba niestety umiejętność ogrodnictwa tego, e, no niestety, nie rośnie. Więc tutaj, no niestety, z ogrodnictwem, niestety, dzieci, przynajmniej za pomocą dbania o roślinki, niestety nic. Nic a nic nie mogą zrobić, więc niestety roślinności tutaj czy ogrodnictwa rozwijać nie będziemy. Ale w takim razie jeszcze zaczniemy pracować rzetelnie i zobaczmy, czy tutaj coś zrobimy w związku z umiejętnościami kosmicznymi, czy to tutaj coś się zacznie rozwijać, czy po prostu nie. To chyba będzie niestety dla nas strata czasu, bo niestety żadne umiejętności nic a nic nie rosną, więc no niestety. Jeśli chodzi o umiejętności kosmiczne, to raczej nie są one dla dzieci i raczej nie uda nam się tutaj ich niestety rozwijać, więc niestety dziękuję za pomysł, ale niestety nie był trafiony, no bo niestety dzieci nic a nic tutaj nie zrobią dobrze, a więc Gustaw idzie do pracy. Ja może poproszę Gustawa, żeby jeszcze sobie jakąś taką drzemkę może zrobił, a dzieciaki zapraszam do szkoły, niech i sobie idą. Więc Matylda ma na pewno szóstkę, tak, ale bym powiedziała tylko na dobrą, na dobrze na razie, więc ewentualnie może sobie troszeczkę dzisiaj popracować normalnie Jeśli chodzi o jej brata to jest wspaniale, więc on tym bardziej dzisiaj sobie może pozdobywać przyjaciół, zobaczymy kogo mu się tam uda zdobyć Matylda dzisiaj idziesz również do pracy, właśnie kończyłaś te media społecznościowe, więc bardzo fajnie o, i kolejny kryształ jakiś znalazłaś. Ona naprawdę dużo kryształów znajduje, ale Amazon nic nam się akurat nie przyda, więc możesz sobie iść na szybko na jogging. I później widzę, że trzeba będzie się zająć również praniem. No a więc troszeczkę sobie pobiegasz. Myślę, że tobie też to dobrze zrobi. Myślę, że ewentualnie, jakbyś miała mieć jakieś zacięcie, no tutaj oczywiście pisarskie, to też mam nadzieję, że będziemy w ten sposób troszeczkę walczyć, żebyś robiła różne rzeczy i żebyś później nie miała blokady żadnej twórczej. No bo blokady twórczej byśmy nie chcieli, a ty panie do pracy, do pracy, do pracy. Trzeba się wybierać, troszeczkę zaspaliśmy, co nie. I dzisiaj wszystko mamy gotowe, więc możemy spróbować pracować ciężko. A nuż, może się uda, że zdobędziesz awans. Zobaczymy. Może tak, może nie. O, już wróciłaś, myślałam, że troszeczkę dłużej będziesz pracować. Ale okej, okay. kto to jest? Helenka. Mm. To może niech jej maniery, bo to chyba najłatwiej będzie mi naprawić, im bym powiedziała, chociaż empatia jest za dzieciaka też nie jest trudna, więc w przyszłości może ewentualnie empatię też możemy powiedzieć, ewentualnie jakby odpowiedzialność to już jest w ogóle bardzo łatwe, ale no, niestety trzeba pamiętać, że kontrolowanie emocji czy właśnie empatia w przyszłości, gdy będzie nastolatką, to albo, kon, albo tutaj również nie będzie łatwe rozstrzyganie konfliktów, więc to też ewentualnie Tutaj na to musimy uważać. I jesteśmy z powrotem. Uuu, i tym proszę bardzo. Kąpiel, kąpiel, proszę bardzo. I dzisiaj przyszła z nami Inga Moon. E, proszę bardzo, więc możesz ją przywitać. Nie wiem, jak ją zabrałaś ze sobą koleżanko ze szkoły, skoro jej w ogóle nie znasz, e, ale jak najbardziej możecie sobie dziewczyny porozmawiać. Przy okazji tutaj będzie sobie e, nam e, ćwiczyła mm, maniery. O, właśnie, maniery będziesz ćwiczyła te, które ci tak spadły ładnie. To teraz powiedzmy, rozmawiając sobie z koleżanką tutaj możemy sobie to podnieść, więc na przykład jakbyśmy zrobili jakieś komplementy czy coś, to ewentualnie też podniesiesz na pewno sobie manierę, więc możemy też opowiedzieć niewiarygodną historię, rozmawiać o pochmurnej pogodzie, zapytać jaki minął dzień, no na pewno, na pewno z Ingo Moon sobie możemy porozmawiać. No i przy okazji zyskasz przyjaciółkę, jak już chciała z tobą wrócić ze szkoły, a przy okazji oczywiście również ćwiczymy umiejętności, charyzm, no cały czas, więc tutaj bardzo fajnie, dziewczyny możesz, możesz być miłośniczką osób, które lubią zwierzęta, jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej nie ma sprawy, plus chwal się bardzo malutkim domem? Nie, za tę nierozwiązalną zagadkę, to jest bym powiedziała z tych niestety złośliwych o o, i już się teraz. O! Ale bym powiedziała: dzieci się naprawdę szybko ze sobą dogadują, więc to jest pewnie kwestia tutaj na pewno tego w dodatku. Oczywiście razem raźniej, że tutaj dzieci się. W ogóle tej zmiany, że po prostu osoby w tej samej grupie wiekowej na przykład mogą się dogadywać ze sobą na przykład razem dobrze. A ty niestety awansu niestety nie dostałeś, a ty. Z powrotem już sobie nabiłaś maniery? Jeszcze nie, jeszcze nie. Więc podziel się może ewentualnie jeszcze pomysłami, zdalać sekret. Co tu można by jeszcze zrobić? Czułość, baw się w udawanie. Z, a z pogawędki coś poznaj. O, możemy poznać. Jak najbardziej. A z czułości jest tylko. O, aha, obejmij jest tylko. Wyjaw wielki sekret. No dobrze, to, to może jeszcze wyjaśnijmy jakiś wielki sekret, ale chyba od tego, niestety, manier w górę nie będzie. Ale od objęcia. Może, może, może. W się bardzo malutkim domem to na pewno nie. Niestety nie. No dobrze, a więc, no ok, coś tam mamy, coś tam mamy. Poproszę cię w takim razie, żebyś wysusiała się. A właśnie, jakbyś umyła ręce, to chyba też są maniery w górę, co nie? Na pewno, oczywiście, jak nakryjemy, do stołu to oczywiście dostaniemy manierę w górę. I wróciła nam również Matylda. Och, Ty masz ten swój wspaniały strój. Przebierz się od razu, bo naprawdę nie mogę na Ciebie patrzeć w tym wspaniałym stroju, który gra Ci dobrała do pracy. Naprawdę, po prostu on jest fatalny. O, proszę bardzo, i już się kwalifikujemy. Ja może poproszę ojca, żeby tutaj przyszedł. I pochwalił cię również za nakrywanie do stołu, żeby to dodatkowo jeszcze wzmocnić. Proszę bardzo, widzę, że jesteś troszeczkę zmęczony, to się może rzeczywiście zdrzemnąć. Tu jesteś troszeczkę kłodna, więc możesz sobie wziąć resztki. I za chwilę, może poprosimy, żeby twoja mama tutaj też zajęła się jeszcze ugotowaniem, może jeszcze czegoś, no bo wiadomo, kolacja i jedzenie dosyć szybko znika, więc tutaj na pewno. Niedługo będziemy potrzebować troszeczkę więcej. Dobra, więcej mamy zrobione. A tu nie nakryję do stołu samo okay, dobra, więc jakbym chciała nakryć to coś innego. Dobra, w takim razie nie wiem, czy zabawne będzie łowienie. Tak, nie wiem, czy zabawne będzie łowienie ryb. Jeśli oglądanie Jamesa Turnera, The Sims Supply'a, czegoś mnie nauczyło, to że łowienie ryb jest zabawne. Oczywiście, jeśli mamy odpowiednio dobrane. Tutaj rzeczy lubi i nie lubi, to oczywiście łowienie ryb nie musi być zabawne, może być wręcz odwrotnie. Ale generalnie łowienie ryb jest zabawne, więc i podnosi zabawę, w szczególności jeśli ten SIM dodatkowo uwielbia to, to coś, no to dodatkowo tym bardziej jest tutaj podnoszące zabawę, ale ona zanim dojedzie do na rowerku, to też jej się widzimy, zabawa ładnie podniosła. Ale jak widzimy, tutaj dalej jest strzałka w góreczkę. Więc tutaj dla niej jest to dalej zabawna sprawa, więc tutaj... Tak, James, James właśnie z, jako The Sim Supply zawsze pytał gdzieś, zanim to jeszcze weszło tyle rzeczy, lubi, nie lubi weszło, to zawsze pytał, że zawsze się zastanawiał, to jest zabawne, od tego rośnie zabawa, czy nie? Jak właśnie miał robić właśnie coś z Simami, oni mieli małą zabawę i tak się zastanawiał, czy rzeczywiście jakby zaczął nimi łowić to czy rzeczywiście to im podniesie zabawę, czy jeszcze dodatkowo, oczywiście, ją pogorszy, no bo są interakcje, które pogarszają oczywiście zabawę, a przynajmniej kiedyś pogarszały, na pewno. Dobrze. Wy, aha, musicie poziom romantyczny troszeczkę w górę, a ja bym może poprosiła, żebyście sobie poszli na małe barabara, bara, bo ja widziałam, że Gustaw potrzebuje troszeczkę. O, jesteście zauroczeni sobą, ok, i duża satysfakcja ze związku. Nie wiem, czy czasami wcześniej nie było. Gdzieś tam pomiędzy Wami dużego zauroczenia? czy Czyżby czy to e, troszeczkę Wam nie zmalało? Droga, gro! Tak mi się troszeczkę wydaje, ale okej. Okay. Nic nie będę mówić, nic nie będę mówić. My sobie tutaj przynajmniej e, z, z tego łowienia ryb chciałabym przynajmniej jeden poziom wbić, a Ty możesz uzyskać, Henryku, dodatkowe zaliczenie, bo widzę, że e, no niestety to węgarstwo nie idzie jakoś tak super szybko. Wydaje mi się, że skrzypce i. Te pianino szły zdecydowanie, zdecydowanie szybciej, ale trzeba powiedzieć, że i tak idzie to nam w miarę szybko. Jak na taki poziom umiejętności, to nie jest źle. Oczywiście to jest kwestia, tak jak mówię, zawsze będę powtarzała, małego domu. Tu naprawdę, to jest naprawdę bardzo pomocne, a przy okazji będziemy mieli już zrobioną aspirację. Gdy będziesz nastolatką, czy umiejętność, bo aspirację oczywiście będziemy musieli tam porobić. O, i nawet złapałaś Slif, proszę bardzo, to jest niestety za darmo, więc nic no nie daje, ale kolejnego oczywiście drzewka e, tutaj kryształowego zasiewać na pewno, na pewno nie będziemy. A plus oczywiście włączyła ci się nocny marek dodatkowo, e, bo oczywiście masz taką, taki bonus, no wiadomo, on się nam na pewno bardziej przyda, e, gdy będziesz już nastolatką i gdy raczej nie będziemy to sypiali po nocach. Ale teraz zapraszam. O i krowok, jagoda krowokwiatu! O Krowokwiata to zdecydowanie możemy zasiać. Więc nawet tutaj kogoś poproszę, żeby szybko zasiał krowokwiatka. Żebyśmy zdecydowanie, zdecydowanie tego to po prostu musimy mieć. Więc bardzo fajnie, że udało Ci się złapać. Miałam taką troszeczkę cichą nadzieję, że jej się uda. Ale nie byłam pewna, czy to jest taka lokalizacja, która na to pozwala. Widać pozwala. Więc bardzo, bardzo fajnie, że to się udało zrobić. A Ty dlaczego nie poszedłeś Henryku jeszcze spać? Proszę bardzo, wszyscy. Wszyscy ładnie idą spać i sobie troszeczkę musimy tutaj pospać. Oczywiście Ciebie, Matyldo, ja chciałam poprosić jeszcze, żeby wykonała to aktualizowanie statusu, aby oczywiście miała to gotowe do pracy. W Helence tak szybko poszło z umiejętnościami tutaj pianina i jest. skrzypce. Jestem ciekawa, czy ze śpiewaniem też jej pójdzie szybko, chociaż oczywiście nie jest w odpowiednim nastroju, bo powinna być do tego zainspirowana, ale widzę, że przynajmniej na początku to leci bardzo szybko, więc nie powinno być problemu. No, oczywiście ze śpiewaniem nie ma żadnej umiejętności, no, czy żadnej aspiracji nie ma na razie, w, w Simsach niestety, powiązanej tak bezpośrednio, więc ale skoro jest to szybka umiejętność, to mogłabym ją troszeczkę tutaj poćwiczyć, żeby mieć już ją gotową. Nie wiem, czy są punkty dodatkowe za umiejętności na dziesiątym poziomie. Wiem na pewno, że są za cechy, to na pewno musiałabym spojrzeć, czy za wymaksowane umiejętności też są dodatkowe punkty bo jeśli oczywiście są, no to oczywiście tutaj warto warto wtedy je robić, jeśli nie no to nie, i lecimy do tej szkoły więc dzieci poleciały e, e, Gustaw oczywiście dzisiaj idzie do pracy e, teraz już mamy na wspaniałej więc dzisiaj zdecydowanie też możesz pozdobywać przyjaciół, ty też my jesteś szóstkowym uczniem, też możesz sobie pozdobywać przyjaciół, więc dzieciaki dzisiaj będą zdobywać przyjaciół, e, zobaczymy czy kogoś tam przyniosą, Matyldę dzisiaj znowu wysłałam od rana na jogging Myślę, że może to być jej taka troszeczkę poranna rutyna, że od rana będzie chodziła na jogging. Zobaczymy. Może się uda, może nie. Ty dzisiaj, tak, wszyscy dzisiaj idą do pracy spokojnie. Gustaw za chwilę już pójdzie, więc chyba nie zdążysz się wysikać w domu, proszę bardzo. A rabaty dostaliśmy: no tak, bo coś, coś kupiłam chyba, co nie kupili, Czy ja kupiłam to, czy, czy za co dostaliśmy ten rabat, bym powiedziała, bo chyba niewiele coś kupiliśmy, ale mamy. Kłopotliwą darowiznę. Gustaw spotyka matkę jednego z kandydatów na studia. Simka przyznaje, że oceny jej dziecka w ostatniej klasie liceum pozostawiały wiele do życzenia, przy czym wyjaśnia, że było to spowodowane trudną sytuacją rodzinną. Następnie pyta, czy w takiej sytuacji Gustaw mógłby przymknąć oko na wyniki jej letorośli w nauce. Jednocześnie ze znaczącym spojrzeniem kładzie na biurku czek. Czy Gustaw powinien przyjąć łapówkę? Mhm, uh, 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 uh. Zdobędzie sławę i pieniądze, straci reputację i zostanie zwolniony. Nie, no to odmawiamy przyjęcia łapówki. Nie, 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 droga pana, no nie ma, nie ma takiej możliwości. U i się lodóweczka zepsuła, więc proszę bardzo, Matyldo ją szybko naprawić. A akurat ty masz akurat słaby poziom tutaj widzę. Jeśli chodzi o umiejętność majsterkowania, więc troszeczkę sobie go przy okazji podniesiesz. Tątiemy bardzo ładnie nam poszły, więc widzę, że bardzo fajnie. No, i dzieciaki niedługo będą miały urodziny, i to bardzo dobrze. My mamy ile jeszcze? Dwa dni do zmiany grupy wiekowej, więc mniej niż mi się wydawało. Czas leci naprawdę, naprawdę szybko, więc potencjalnie w następnym odcinku spokojnie, spokojnie będą urodzinki, więc bardzo fajnie. Ciebie też tutaj, Matyldo, poprosimy też o pracowanie ciężko. No, i szybciorkiem wrócili ze szkoły, to w takim razie ja tym bardziej poproszę. Ciebie, droga Helenko, żebyś troszeczkę się ogarnęła i idziemy sobie łowić ryby. Naprawdę musimy iść połowić te rybki. Skoro tutaj mamy jeszcze tylko dwa dni do zmiany grupy wiekowej, no to trzeba się jak najwięcej nałowić, żebyś miała jak najwyższy poziom tej umiejętności, żebyś najchętniej to doszła do dziesiątego poziomu, bo to na pewno ci się przyda, bo później trzeba będzie tylko tam złowić ileś tam różnych rybek, ale to będziemy mogli sobie już łowić w różnych miejscach. I będzie nam zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej po prostu to już wykonać, jak będziemy mieli dziesiąty poziom umiejętności. Mogłam cię również tutaj troszeczkę nakarmić, bo widzę, że jesteś głodna. O, o kolejna jagoda krowokwiatu, ale fajnie. O, i Gustaw dostał awans, więc brawo, jesteś teraz dyrektorem. No jakbyś przyjął tę łapówę, to byłbyś nikim po prostu. Dobra, więc może szybko na prysznic, chociaż ja wiem, że młodemu dawałam toaletę, więc, chwilowo tatuś zajął toaletę, więc, czy łazienkę, więc ty możesz wziąć resztki tatuś, miałeś szybko wziąć prysznic, bo twoja latorośl, twoja ratoroś chciała skorzystać z toalety, a ty sobie poszedłeś tam troszeczkę poklaskać, więc, nieładnie, nieładnie, dobra, więc kochana Helenko, jak wbierz ósmy poziom umiejętności wędkowania, to będziesz mogła pójść zjeść, więc, no, bo i oczywiście jak pójdziemy łowić gdzieś indziej poza naszą parcelą, no to wtedy wiadomo okaże się, że. O kolejny smoczowoc, dobry, jeden sobie zachowamy, bo chciałabym ewentualnie go użyć w przyszłości do nawożenia naszego tutaj drzewka. A więc jeśli możemy, no to poproszę, żeby nasze drzewko kryształowe było tutaj do nawożenia. Chociaż nie wiesz co? Ja ostatnio je nawiozłam, żeby było lepszej jakości, to w takim razie następnym razem pewnie już ty! będziesz mogła je nawieść jako, mam nadzieję, nastolatka, bo jako nastolatka spokojnie będziesz mogła to robić. Więc spróbujemy, spróbujemy zrobić właśnie tę aspirację, oczywiście jubilerską. Mam nadzieję, że się uda, ale oczywiście nie jest to nic powiedziane, bo to łatwa aspiracja nie jest, ale no coś tutaj z tym drzewkiem próbujemy zrobić. Chociaż myślę, że może, może się coś tam uda zrobić. Może akurat się uda zrobić. Dobra, ty do pracy musisz oceniać plany budżetowe i potrzebujesz Wyższy poziom umiejętności, jeszcze, żeby dostać kolejny awans. Więc jak najbardziej możemy gdzieś tam to spróbować załatwić. Tylko fajnie byłoby jeszcze wypolorować toaletę. Tylko niestety, toaletę mamy jedną. I niestety, żeby tam siedzieć i bym powiedziała, gadać sobie do lustra, to też tak będzie. Nie bardzo. I widzę, że wszystko w tym domu się psuje. Mogłabyś naprawić. Dziękuję. A przy okazji, również oczywiście, nie chciałam, żebyś może jeszcze nam coś tam ugotowała, więc tutaj będziesz główną osobą, która nam tutaj coś gotuje, więc poproszę ciebie o to jak tam Helenko. O, skończyłaś. Naprawdę, a masz ten ósmy poziom umiejętności. Nie, to dlaczego nie wędkujesz? Kochana, kochana, chciałam, żebyś powędkowała aż do umiejętności, więc yy, może być yy, tutaj, proszę bardzo, empatia, bo to myślę, że będzie dla ciebie lepsze, drogi Henryku. I Henryk, rozpocząłeś ten odcinek sobie ćwicząc pianinko, więc może sobie troszeczkę poćwiczysz więcej tego pianinka, żeby było gotowe, bo wiem, że na pewno jeszcze nie jest kolejna jagoda krowokwiatu, więc teraz widzę, że na wyższym poziomie umiejętności to już nie łowisz przeróżnych tam rybek, tylko te, bym powiedziała, rzadsze rzeczy, czyli właśnie smoczy owoc i krowokwiat. Ok. Warto to też wiedzieć, że tak to mniej więcej w niektórych miejscach działa, bo wiadomo, że w niektórych miejscach po prostu łatwo jest zdobyć jagodę krowokwiatu, więc tutaj nie powiem Fajnie wiedzieć, że tutaj jak przy wysokim poziomie umiejętności tutaj nie ma trudniejszych ryb, tu są raczej łatwiejsze rybki, więc to też. Ważna, ważna informacja na przyszłość Helenko. Tak, że ma przepraszam, Mateldo, mamy tutaj to zrobione. A ty jesteś fajnie w, sta w odpowiednim stanie, więc może ewentualnie uda się to coś tam wypracować. A ty nie miałeś iść na pianinko? Sobie idź po graj z uczuciem, proszę bardzo. Helenka tu ładnie pozmywa również. Bardzo fajnie może nakryć do stołu i iść spać. O, proszę bardzo, więc maniery ładnie troszeczkę podbite. Super. Dobra, ale tu wszyscy widzę, że chyba powoli muszą korzystać z toalety, więc będziemy, będziemy kończyć te zabawy i idziemy spać. Tak, bo Ciebie chciałam wysłać na szybki tutaj prysznic, żebyś tutaj zrobił nam. I żebyś też poszedł za chwilę spać, tak jak cała reszta domowników. I nasze idealne dziecko, czy żeby to był Twój ostatni dzień w szkole? No, może przedostatni, może w piątek będzie ostatni, ale za to mamy ruszający się ząb, więc tutaj miejmy to już za sobą, wyrwijmy go sobie i teraz będziesz szczerbata. Uśmiechniesz się, tak? Mamy tutaj przerwę, proszę, bardzo brakuje. Brakuje tobie jedyneczki, więc jeszcze co wiesz, co? Poproszę Ciebie, żebyś szybko umieściła go pod poduszeczką, bo później na pewno zapomnę, zapomnę, więc jeszcze takie szybkie troszeczkę można powiedzieć spanko i będzie gotowe i dostaniesz tej prezent od zebowej wróżki i będziemy mieli to z głowy. I oczywiście możesz iść do szkoły. Zapłatę dostaliśmy, Gustaw też idzie do pracy, a właśnie Gustaw szybciutko może jeszcze poćwiczyć dyskutowanie. Zapraszam również już do szkoły, zapraszam, zapraszam dzieci do szkoły. Więc nasza Helenka, jak Twoja ocena w pracy, dalej szóstka na 100%, to dalej możesz zdobywać przyjaciół, u Ciebie też szóstka na 100%, to również możesz zdobywać przyjaciół. Helenka, o proszę bardzo, zebrałaś nam rzeczy, to możesz skorzystać, wziąć prysznic po tym bieganiu. Czy ja Tobie aktualizowałam? Nie, nie aktualizowałam Tobie statusu w mediach społecznościowych. To szybciuteńko, też to możemy zrobić. I niestety, Gustaw, co? Już do pracy musimy iść, co nie? I czyżby tobie się włączała mgła mózgowa? Tak, początek wypalenia, ale my chyba nie mamy niestety bransoletki na wypalenie, co nie? Bo mamy tutaj, ee, co my tutaj mamy? To jest z gagatu, proszę bardzo, a to jest z plambitu. Więc niestety bransoletki żeby na wypalenie nie mamy, więc ewentualnie w domu, jak wrócisz, to będziesz mógł przebywać. Jedynie wokół odpowiedniego tutaj kryształu oszlifowanego, więc niestety. Uuu! I później trzeba podkurzać. Dobrze, a więc tutaj kurz nam się zrobił. Właśnie jestem ciekawa, czy te aspiracje kurzowe będziemy w stanie porobić. Może, może się uda. I oczywiście również ty idziesz do pracy, i mam nadzieję tutaj, że ładnie. Może dzisiaj będzie dla ciebie awans? Może się uda, co nie, Matyldo? Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy. No, Gustawowi nie będę mówiła, żeby gdzieś tam pracował ciężko dzisiaj w pracy. Możesz nawet troszeczkę wylozować, żeby troszeczkę zejść z tej mgły mózgowej, bo nie chciałabym oczywiście, żebyś się tutaj przepracował, ale u ciebie możemy, Matyldo, spróbować i może będzie z tego awans. No, niestety dzisiaj żadnej osoby chyba nie było poznanej w szkole, ale możemy sobie wziąć resztki. Ty widziałam, że troszeczkę potrzebujesz kąpieli, to też możesz iść. I też sobie później zjesz, kochany. Więc zdecydowanie możemy to zrobić w ten sposób. Ty możesz też, Helenko, wyrzucić tutaj zepsute jedzenie. Myślę, że będzie dobrze i fajnie, jak tutaj uda ci się to zrobić. To przynajmniej maniery trochę podćwiczysz. I oczywiście, wiesz co? A zróbmy tak, że sobie porozmyślasz najpierw nad posunięciami, i się w ten sposób troszeczkę zrobisz nam tutaj w odpowiednim nastroju, bo zrobisz się skupiona. I dzięki temu będzie tobie łatwiej łowić ryby. Myślę, że to będzie fajna, fajna sprawa. Widzę, że w tym odcinku fajna nam się ilość dni zrobiła. Ale wiadomo, jak wszyscy chodzą do szkoły, wszyscy śpią, no to wiadomo, te godziny, wiadomo, przelatują, bym powiedziała, w miarę łatwo. A dlaczego jesz tutaj? Uuu, i Gustaw jest wypalony. A proszę, przecież, przecież wyluzowałeś w pracy, no. No przecież dałam... O, i ty też? Proszę bardzo, a to... Nie, Gustaw jest wypalony. No właśnie, a ty masz blokadę twórczą. Jeden blokadę twórczą, drugi wypalony. No co to się dzieje? No dobrze, więc jesteś spięty. Więc powinien sobie zrobić dłuższą, tak, żeby nie mieć blokady umysłowej. Wiesz co? To ja, to ja cię posadzę. Proszę bardzo, tutaj. Przyjdziesz sobie i zobaczę tutaj, czy na ciebie to już działa, czy jesteśmy już za daleko, bym powiedziała. Bo ten jest od umiejętności umysłowych, które zdecydowanie tobie teraz powinny towarzyszyć. I widzę, że niestety na wypalenie to już nie działa. To działa na mgłę mózgową, ale na wypalenie chyba nie działa. Jakbym się tutaj postawiła obok ciebie to... Ale jakbym postawiła ten drugi, ten, to on działa już? Nie, też już nie. Też jesteśmy powiedzmy za daleko, więc nie mamy żadnej strzałeczki, która by to pokonywała. Więc jesteśmy już... O, ten bym powiedziała jeden... Schodek za daleko, więc ewentualnie później tobie poproszę, żebyś wziął sobie kąpiel, może z dodatkami, żebyś się zrelaksował i może wtedy tutaj coś pójdzie. A ciebie, może poproszę, żebyś sobie pograł obrzutąkę, dla inspiracji. A właśnie, żebyś się tutaj troszeczkę może zainspirował. I proszę bardzo, pracocholiczka Matylda, no ale przynajmniej udało ci się zdobyć pracocholiczko awans, więc bardzo, bardzo fajnie. Widzę, że oczywiście. Więcej charyzmy i więcej malowania, jeśli chcemy awansior, ale ty jesteś na blokadzie twórczej, początek wypalenia, więc ciebie zdecydowanie możemy szlifem gruszkowym, myślę, oczywiście tutaj e, tobie pomóc, co nie? Tak przynajmniej, o właśnie, tobie możemy na pewno tym pomóc i pomożemy tobie, więc ustawimy obok ciebie tutaj szlif gruszkowy i myślę, że będzie dobrze. A ty co? A ty może jakby sobie pouprawiał jogging, to może troszeczkę z wypaleniem, o właśnie tutaj sobie troszeczkę podziałamy, więc przeważnie nie, nie, nie daje go na bieganie, ale myślę, że dobrze mu to zrobi. Więc może i dobrze to by zrobiło naszej Matyldzie. Ale Matylda to może sobie... O, proszę bardzo! Lalka wudu się przyda. To się na pewno przyda, więc tutaj na pewno o lalkę wudu nie jestem gdzieś tam zła, bo ona się na pewno przyda. I co to za inspiracja? Możesz lubić komplementy, skoro jesteś. Graj z uczuciem. Nie jesteś w odpowiednim nastroju, co nie? Nie, nie chcemy do ciebie przychodzić do domu. Jak chcesz, możesz przyjść do nas, ale nie my do ciebie. Absolutnie nie my do ciebie. Dobra, jestem ciekawa, czy jakbym Tobie kazała malować klasyczny obraz. Jestem ciekawa, gdzie go będziesz malować. I przy okazji będziesz miała przy sobie ten szlif gruszkowy. Czy dalej będzie Ci to opadało? Tak, dalej, ale widzę, że jest 8 godzin, bo robisz coś. Co bym powiedziała, jest związane z blokadą, więc ewentualnie jakbyśmy chcieli, to sobie moglibyśmy pewnie poćwiczyć może charyzmę i będzie troszeczkę lepiej. A właśnie, jak nasz krowokwiatek jeszcze gdzieś tam normalny jest, więc tutaj ewentualnie nad tym trzeba by popracować. A jak tam u Ciebie, Gustaw, z blokadą twórczą? No, myślę, że chyba to czeka Cię wiele tutaj, bym powiedziała, biegania, żeby jej zapobiec, jemu zapobiec. Ale okej, okay, dobrze, że dzieci nie mają blokady twórczej, nic takiego. Dobrze, że Helenka sobie może łowić ile chce, nic z tego nie będzie. Niestety jest zbyt pewna siebie teraz, żeby mieć bonus do umiejętności. Ale jesteśmy już prawie na dziesiątym poziomie, więc bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się to, a tym. skorzystaj ze tym. A później ćwicz. O, właśnie się zainspirowałeś dzięki domkowi dla lalek. Bardzo fajnie, bardzo miło. Widzę, że u ciebie jeszcze nie ma umiejętności w górę, więc poproszę jeszcze jeden obraz. Ten był normalny, więc możemy go sobie sprzedać, bo chciałabym, żebyś wbiła ten poziom umiejętności, tak samo jak, jak Gustaw. Siadaj, kochana, co będziesz na stojąco robiła rzeczy. No, kochana, siadaj, a ty nie pij wody, bo będziesz sikał za chwilę. Nie ma sikania, możesz iść. A ty byłeś chyba. A no, tak, przecież. Byłeś na kąpieli z bąbelkami, ale później poszedłeś na jogging, więc tutaj przez to znowu twoja higiena troszeczkę spadła. No tak, najpierw kazałam mu się umyć, a później pobiegać, żeby znowu się, bym powiedziała, stał spocony, więc wiadomo, że to tak to działa, co nie? Helenka, czy bycie jeszcze tutaj tym, bym powiedziała, łowieniem tutaj męczyć? No bym pomęczyła ciebie, wiesz co? Pomęczyłabym ciebie, więc poproszę, żebyś sobie wzięła może jednak plambita. Bo fajnie byłoby dokończyć umiejętność, więc umieść sobie w świecie plambita obok siebie. Tak, żebyś nie musiałabym powiedziała iść do toalety, bym powiedziała plambit ci załatwi toaletę. Lepszy niż toaleta, bo wszystkie umiejętności, że wszystkie potrzeby idą w górę, więc zdecydowanie. No, i będziesz mogła troszeczkę, nawet bym powiedziała, energia bardzo ładnie idzie w górę, nawet lepiej niż P, żebym powiedziała. Więc to jest ciekawe, ale przy okazji nie będziesz musiała sikać, więc są jakieś plusy, co nie? Dobra, a ty już poszłaś spać? Poszłaś już spać, a zdobyłaś ten poziom umiejętności malowania? Nie. Proszę bardzo, proszę usiąść tutaj koło koło szlifu gruszkowego ładnie i jeszcze sobie pomalować obraz, bo jeszcze nie wbiłaś umiejętności, więc proszę ładnie wbić umiejętność. Dziękuję. Kolejny szlif gruszkowy niestety nikomu niepotrzebny, a ty, no ty na blokadę twórczą, no to najlepiej, żeby się ty na wypalenie wyspał, no. I mamy dziesiąty poziom umiejętności, brawo. Możemy schować plambit do wyposażenia i sobie idziemy do domu i sobie będziesz mogła skorzystać z toalety i się już normalnie wyspać, więc prawie, prawdopodobnie jedna z ostatnich nocy, bym powiedziała, w twoim wykonaniu, więc, no, bym powiedziała fajnie tutaj poszło, o, że bardzo nawet mamy jakieś tutaj rybki ciekawe, Smocze owoce sobie możemy przynajmniej kilka sprzedać, mówiłam jeden, chciałabym zostawić na razie na potencjalne tutaj nawożenie, tutaj, żebyśmy mogli mieć umiejętność czy umiejętność, żebyś w górę mogła mieć tutaj. Plus, oczywiście do aspiracji ogrodniczej, jakbym chciała ją robić, to nawozić również trzeba, więc tutaj również jest to coś, co nam na pewno się przyda. Dobra, jakbym w gruszkowe, tobie tutaj przeniosła Podczas spania to jeszcze, jeszcze ładniej pójdzie. Nie wiem, zobaczymy. Czy podczas spania, niby dwie godziny, ale tak jakoś. No dobrze, może fajnie zmaleje. Zobaczymy. Moja droga, ty też możesz iść już do spania. I ciebie też poprosimy do spania. Zapraszam, zapraszam wszystkich do spania. Jesteś już prawie na wykończeniu poziomu, ale dopiero ósmego, więc u ciebie to zdecydowanie wolniej, wydaje mi się, leci. No tak, no bo Helenka wiadomo, ma różne bonusy: nocny marek, dzienny, ranek i tak, i tak dalej. I na koniec odcinka poproszę jeszcze, żeby oczywiście dorośli ze sobą porozmawiali, bo wydaje mi się, że niestety dawno ze sobą jeden raz tylko mieli ze sobą barabara. Bara. no i właśnie satysfakcja troszeczkę im przez to spadła. Tak myślałam, więc niech sobie porozmawiam. Zdecydowanie jak te dni tak szybko robię, to ten musi zrobić to, ten musi zrobić tamto, no to później gdzieś tam ta satysfakcja ze związku przez to troszeczkę maleje, więc zdecydowanie, zdecydowanie muszę o tym pamiętać żeby satysfakcja ze związku no im nie malała, więc muszę dbać. Dbać o ich związek, dbać o ich relacje i dbać o to, żeby ze sobą Simowie rozmawiali, no. No niestety. Muszę dbać o to, żeby Simowie ze sobą niestety rozmawiali. No cóż, tak trzeba robić, trzeba o tym pamiętać. Więc też tutaj, o właśnie, możesz też jej okazać czułość, bo on też jest romantykiem, proszę bardzo, i usycha z miłości. No, więc tutaj on nie może usychać z miłości. Proszę bardzo, musimy Musimy tutaj troszeczkę miłości, miłości w ten związek oczywiście tutaj dać. Proszę bardzo, no i proszę bardzo, mamy znowu dużą satysfakcję ze związku i tym akcentem, tymi chmurkami na pewno mogę zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo mi się to podoba, że uzyskaliśmy to, co mieliśmy i pielęgnujemy dalej ich związek, tak żeby modelowali piękny, szczęśliwy związek dla swojej córki. I chyba Helence wbiliśmy to, że jest mętrczynią tutaj. Miłości, więc tutaj mam nadzieję, że rzeczywiście dodatkową, bonusową cechę jako nastolatka w następnym odcinku z tego uzyska, bo w następnym odcinku będziemy wchodzić w ten ostatni, najważniejszy i najtrudniejszy etap etap nastoletni. Tam jest najwięcej aspiracji, jest przeróżnych, można iść w przeróżne rzeczy, więc tam na pewno będzie tego wszystkiego do zrobienia. Najwięcej jest najwięcej tutaj możliwości ścieżek przeróżnych, bo przy okazji dziecka, czy tam małego dziecka, czy niemowlaka, ścieżki, tak jak dzisiaj Zrobiliśmy wszystko Helenką. Wszystko co mogła to zrobiła, więc teraz najważniejszą rzeczą jest właśnie zrobienie aspiracji dorosłych, dorosłych, i tu będziemy musieli ostro, ostro zasuwać, i tu już nie będzie obijania się na pewno do końca etapu nastoletniego żadnego bijania nie będzie. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście dziękuję wspaniałym wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne. Dzięki. Dla Was i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu.